Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie kochani w niedzielę 3 września. Jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Moi drodzy, dziękuję Wam za każdy komentarz z całego serca. Dziękuję za wszystkie przemiłe słowa. To jest naprawdę, uwierzcie mi, to jest coś niesamowitego. Dziękuję również za każdą reklamę, którą obejrzycie, bo dzięki temu YouTube na moje konto przelewa wynagrodzenie za moją pracę tutaj. Z całego serca dziękuję. Moi kochani, jak obiecałam, we wrześniu będziemy rozmawiać o ochronie. I ta ochrona naszej duszy jest bardzo ważna. Ochrona naszej energii. Tak jak chronimy swoje ciała, tak, bo to, że mamy ciało, to wiemy, bo to jest namacalne. To, że mamy duszę, to też już wiemy, ale dusza też ma swoje ciało energetyczne. I teraz ta energia, ona się rozprzestrzenia dalej niż to nasze ciało fizyczne. Wczoraj opowiadałam o tym, jak gdzieś idziemy i ocieramy się o inne energie, one mogą się podczepić do nas jak najbardziej. To jest wszystko możliwe. Gdzie co takim świetnym sposobem na ochronę przed energiami, które nam nie służą. Nigdy starajmy się też nie mówić zła energia, dobra energia, tylko energia, która nam służy i energia, która nam nie służy. Bo czyjaś energia może być dla niego dobrą energią, a dla nas ta energia może nam po prostu nie służyć. I nie możemy powiedzieć, że to jest zła energia. Ona nam nie służy. To jest energia, która nam nie służy. I podkreślamy, która mi nie służy, która nie jest dla mnie. Ok? Wychodząc z domu, idąc gdzieś, gdzie jest bardzo dużo ludzi, wyobraźcie sobie, że, bo to wiecie, to wszystko musimy poczuć, to wszystko musimy sobie wyobrazić. No wiadomo, że nie nałożymy takiego parasola przezroczystego, nie weźmiemy go do ręki i nie będziemy chodzili i nie będzie odbijał naszej energii. Ale możemy sobie wyobrazić, że na przykład zakładamy na siebie złotą zbroję, która nas chroni przed energiami, które nam nie służą. I wychodzimy z domu, ciach, wyciągamy rączki do góry, wyobrażamy sobie, że ta zbroja leci do nas z góry, zakładamy ją i jest to zbroja ochronna. To musi być Twoje. To Ty musisz poczuć, co to może być. To musi być takie Twoje, tylko i wyłącznie Twoje. Ja mam inny sposób, przedstawię Wam go może jutro, jak ja się chronię, ale ta zbroja to takie jest powszechne, takie jakoś, nawet chyba gdzieś o tej zbroi kiedyś przeczytałam. I to jest niesamowicie ważne. Jak idziecie nawet do pracy, gdzie czujecie, że jedziecie w tramwajach, jedziecie w autobusach, gdzie przewijacie się przez dużą liczbę osób, to załóżcie sobie taką zbroję i powiedzcie jeszcze, bo samo założenie zbroi to nie da nam tej ochrony, ale poproście, zakładam zbroję, która ma chronić mnie przed energiami, które mi nie służą. I żadna energia do Was nie podczepi się. To mamy. Mamy? Mamy. Pamiętajmy, ta ochrona naszego ciała energetycznego, naszej duszy jest naprawdę bardzo, bardzo ważna. Tak samo jak ważne jest uziemienie. Poszukajcie sobie, na moim kanale jest medytacja uziemienia. Ja wczoraj w sobotę miałam potężną migrenę, jeszcze dzisiaj głowa nie jest moja. I pierwsze co, przy pierwszym bólu głowy poszło mocne uziemienie. Poszło, szybko uziemiałam się. No oczywiście migrena to migrena. No. Wiem skąd się wzięła, bo wiem skąd się wzięła. Zawsze się bierze z tego, no tam z jakiegoś tam powodu, ale mam tą świadomość skąd się wzięła. Jeszcze dzisiaj jestem taka trochę trafiona, ale już jest dobrze. I kochani, pamiętajmy, uziemienie. Czerpmy moc z ziemi. Jeżeli coś nas boli, to szybko się uziemiamy. Ból staramy się oddać Matce Ziemi. Niech ona go przetransformuje w co tam chce. Pamiętajmy, zakładamy złotą zbroję przed wyjściem do pracy, przed ocieraniem się o
dużą liczbę osób. My nie musimy ich fizycznie dotykać, ale nasze ciała energetyczne już ich dotykają energii. Już energie się łączą. No dobrze, to co? Karta na dzisiaj. Karta na dzisiaj, moi drodzy. Co Michał Archanioł chce nam powiedzieć? Możemy również w modlitwach prosić o ochronę. Proszę o ochronę mojej duszy. Proszę o ochronę mojego ciała energetycznego. Archaniele Michale. Michale, chroń mnie. Chroń przed energiami, które mi nie służą. I zawsze tak mówiły. Nie na złych energiach, tylko na energiach, które mi nie służą. Skup się na świętości i perfekcyjnym zdrowiu. Boże i Archaniele Michale, dziękuję Wam za ciągłe upominanie mnie, abym skupiał się na perfekcyjnym zdrowiu oraz na kierowanie wszelkimi podejmowanymi przeze mnie działaniami, które wspierają moje jestestwo. Tak, to nasze zdrowie, to skupienie się na naszym zdrowiu jest bardzo, bardzo ważne. Skup się na świętości i perfekcyjnym zdrowiu. Widzicie, to jak najpierw pamiętajcie, najpierw choruje nasza dusza, a później choruje nasze ciało. Jeżeli gdzieś czujemy jakieś bóle czy coś, to sprawdzajmy sobie. Psychosomatyka, ona przepięknie opowiada nam o tym, jak to jest, że to, co dusza, często jest tak, że wszelkie choroby to już są, często choroby to są już efekty naprawcze, bardzo dużo rzeczy. Skup się na świętości. Archanioł Michał mówi, że kluczem do dobrego zdrowia jest skupienie się na tym, co działa sprawnie, a nie na chorobach i ranach. Wylosowałeś tę kartę, aby przypomniała ci o skupieniu się na pragnieniach, a nie obawach. Ciało reaguje natychmiastowo na miłość i strach, więc wybierz to pierwsze. Wprowadzaj niekłamane uczucie i błogosławieństwo do każdej komórki ciała. Wyobrażaj sobie i oczekuj idealnego zdrowia dla siebie i innych. Mów o sobie i swoich najbliższych w czasie dobrego zdrowia, afirmując przy tym ten stan. Możliwe wybrane znaczenia. Zauważysz polepszenie zdrowia. Podążaj za intuicją odnośnie zdrowia i uzdrawiania. Życiowy cel to uzdrowienie. Dokonaj pozytywnych zmian w swoim stylu życia. Używaj podniosłych wyrazów, szczególnie mówiąc o zdrowiu. Poszukaj drugiej opinii lekarskiej, jeżeli chorujesz. Jeżeli jakaś choroba w tej chwili, bądź kilka dni temu, bądź chwilę temu przyplątała się do nas, i lekarz wydał taką opinię, poszukajcie sobie, wpiszcie sobie tą chorobę, tą dolegliwość w internecie, dopiszcie totalna biologia. Zobaczcie, jak to wpływa na Was, jak Wy to widzicie. Jeżeli nie będzie się totalnie zgadzało z tym, co się w Waszym ciele odbiło, że to nie tak, że wcale nie, że tego tak nie ma, to zasięgnijcie opinię drugiego lekarza. Czasami warto. Ja wiem, że to w Polsce nie jest takie proste. Oj, teraz mamy dzwonek, kochani. Jak zaczynają dzwonić, mieszkam tuż pod kościołem, jak zaczynają dzwonić, to po prostu aż wszędzie ciarki są. Dobrze, kochani. Chronimy swoje ciała. Skupiamy się na swoim zdrowiu. Nie skupiamy się na chorobach. Bo tam, gdzie się skupiamy, tam to zasilamy. Ja nie wiem, czy coś zamknięcie okna da. O, nie da nic. Ale skupiamy się na zdrowiu, na pozytywnych rzeczach. Przytulam Was bardzo mocno. Magda.